Żona Jarusia z chłopaków do wzięcia na początku się go bała. Szczere wyznanie. Żona Jarusia nie ukrywała, że na początku nieco obawiała się nowego związku. Na szczęście mężczyzna szybko ją do siebie przekonał. Chłopaki do wzięcia to serial emitowany na antenie Polsat Play, który od lat bije rekordy popularności. Uczestników, którzy poszukują miłości, oglądają już tysiące widzów. Jednym z nich jest Jaruś, który bardzo długo szukał tej jedynej. Na szczęście po latach w końcu szczęście się do niego uśmiechnęło i zakochał się w Gosi. Żona Jarusia się go bała. Jaruś poznał Gosię w sieci, która od razu skradła jego serce. Mężczyzna nie czekał długo z zaręczynami, bo od początku zamierzał się ustatkować i znaleźć tę jedyną. Jak się kocha dziewczynę, no to tak najlepiej wziąć ślub i razem mieszkać i tyle. No tak na kocią łapę to tak nie za bardzo, bo to wiadomo. Przyjeżdżać tak co weekend to jest bez sensu, a wiadomo, paliwo kosztuje. Po ostatnich odcinkach dowiedzieliśmy się, że zakochani już są o ślubie, w którym pomagali im sąsiedzi i bliscy. Jednak początki ich znajomości nie były łatwe i według Gosi nie była to strzała amora. Kobieta na początku się go bała i bardzo wstydziła. Przyjechał do mnie do domu, później się taka czerwona zrobiłam, wystraszyłam się i się go bałam, nie wiedziałam, co miałam zrobić. Ale później mnie przytulił i zrobiło mi się gorąco. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, a nam pozostaje tylko pogratulować.